Dzień dobry, dobry wieczór. Chciałem Was wszystkich zaprosić na kolejny rozdział w Diablo Wojna Grzechu i podziękować za lajki, subskrypcje i komentarze pod moimi filmami. 3. Uldyzjan nigdy nie zastanawiał się, jak może wyglądać wnętrze budynku straży. Przechodził obok wielokrotnie, ale nie miał powodów, by wchodzić do środka, a teraz tkwił w jednym z dwóch zakratowanych pomieszczeń na tyłach. Chcąc do nich dotrzeć, należało przejść przez wewnętrzne drzwi i krótki korytarz. Uldyzjan siedział w pierwszej celi i czuł się całkowicie odcięty od świata. Stara drewniana ława służyła mu za krzesło, stół i łóżko. Spędził tu już 4 dni. Przez cały ten czas farma pozostawała bez jego opieki. Rośliny wymagały pielenia i podlewania, a zwierzęta doglądania. Mendeln obiecał wprawdzie wszystkiego dopilnować, ale Uldyzjan obawiał się, że młodzik nie poradzi sobie w pojedynkę, szczególnie gdy będzie zamartwiał się o starszego brata. Nadto, choć wcześniejsza burza przeszła dość szybko, nie czyniąc większej szkody, chmury nadal wisiały nad Seram i Uldyzjan niepokoił się, że to zapowiedź kolejnej, tym razem o wiele potężniejszej nawałnicy. Farma wyszła obronną ręką z pierwszej potyczki z pogodą, ale w drugiej może zostać niemal zmieciona. Uldyzjan wiedział, że to akurat nie powinno go martwić. Cała ta sprawa z morderstwami przybrała obrót o wiele gorszy niż farmer mógłby przypuszczać, jako że życie straciło dwóch kapłanów wiodących religii. Dorius poczuł się w obowiązku, żeby wysłać wiadomość do Tulisam, gdzie znajdowały się główne siedziby zarówno katedry, jak i świątyni. Wieści zawieźli pozostali misjonarze, zapewne chcąc osobiście zdać relację z wydarzeń swym przełożonym. Jakby tego było mało, wójt, choć zapewniał Uldyzjana, że wszystko się jakoś ułoży, nalegał przy tym, by kapitan Tiberius trzymał farmera pod kluczem. W przeciwnym razie ktoś mógłby wytknąć, że w Seram nie postępowano sprawiedliwie. Sam Uldyzjan nie miał najmniejszego pojęcia, co przytrafiło się drugiemu z kapłanów. Zgodnie z tym, co mu później opowiedział kapitan straży, wysłannik katedry leżał na plecach. Twarz wykrzywiał mu grymas absolutnego, jak to określił Tiberius, przerażenia. A z szyi sterczała drewniana rękojeść noża, na której Uldyzjan wybił swój znak. W porównaniu ze zwłokami, które znalazł farmer, to ciało nie zostało wiele naruszone, co oczywiście w żaden sposób nie umniejszało okropieństwa zbrodni. W Seram nie wydarzyła się podobna tragedia od czasu plagi, kiedy to Uldyzjan stracił swoich bliskich. Serentia codziennie przychodziła z wizytą, przynosząc słowa pociechy od tych, którzy przyjść nie mogli. Ze słów dziewczyny wynikało niezbicie, że ci, którzy znali Uldyzjana, byli przekonani o jego niewinności. Achillios zdążył nawet podbić oko temu, który ośmielił się wyrazić inne zdanie. Jednak gdy Uldyzjan tak siedział z głową wspartą na dłoniach, nie myślał o sobie, lecz o Lili. Nie przyszła go odwiedzić w więzieniu ani razu, ale też tego nie oczekiwał. Wręcz przeciwnie, miał nadzieję, że będzie trzymała się z daleka, a zarazem nie zostanie wciągnięta w całe to szaleństwo. Już niedługo, powtarzał sobie, już niedługo zostanę uwolniony i wtedy będą mogli spotkać się ponownie, o ile została w Seram. Myśl, że mógłby już więcej nie zobaczyć Lili, wzmogła jeszcze niepokój Uldyzjana. Całe życie farmera zmieniło się w jakiś koszmar. Uświadomił sobie, że nie czuł się tak nawet wtedy, gdy umierali jego bliscy, a wspomnienie tamtej tragedii zwiększyło jeszcze ciężar przygniatający mu pierś. Nie po raz pierwszy zdało się Uldyzjanowi, że ściany niewielkiej izdebki za chwilę go zgniotą. Urodził się przecież i wychował na farmie. Przez całe życie nie znał niczego innego jak wolność. Kiedy skonała jego matka, wybiegł na pole, by wykrzyczeć swój żal. Muszę się stąd wydostać, muszę się stąd wydostać, powtarzał w myślach nieustannie, a słowa nabierały znaczenia za każdym powtórzeniem. Wbijał mętny wzrok w drzwi celi. Nie mógł pogodzić się z istnieniem krat. To zwierzęta były zamykane w kojcach, a nie on. Nie. Zabrzmiał cichy jęk. Potem jakby kliknięcie. Drzwi celi otworzyły się przy wtórze metalicznego zgrzytu. Uldyzjan cofnął się gwałtownie i przywarł plecami do przeciwległej ściany. Zdumiony patrzył, jak drzwi otwierają się szeroko. Wyjście z celi stało przed Uldyzjanem otworem. On jednak ani drgnął. Nie miał pojęcia, co właśnie się wydarzyło i mimo żarliwego pragnienia, by znaleźć się poza murami aresztu, nie kusiło go ani trochę, by przejść przez wejście otwarte w tak niespodziewany sposób.
Zanim zdołał podjąć jakąkolwiek decyzję, skrzypnęły drzwi prowadzące do pozostałej części budynku i z korytarza wyłonił się Tiberius w towarzystwie dwóch strażników. Gdy zobaczył otwartą na oścież celę u Ludyzjana, zatrzymał się jak wryty. Co u? Otrząsnął się z zaskoczenia, strzelił palcami i dwaj strażnicy przyskoczyliby powstrzymać Uldyzjana przed jakimkolwiek działaniem. Tymczasem Tiberius zbadał dokładnie drzwi. Żadnych rys, żadnych uszkodzeń, rzucił farmerowi gniewne spojrzenie. Przeszukać go, sprawdzić, czy gdzieś tam nie chowa czegoś, co mogłoby robić za klucz. Strażnicy posłusznie wypełnili rozkaz, ale niczego nie znaleźli. Tiberius podszedł do więźnia i gestem nakazał strażnikom odstąpić na bok. Nie podoba mi się, że muszę cię tu trzymać, tak jak tobie, że musisz tu siedzieć, szepnął pochyliwszy się do Uldyzjana. Możesz mi wierzyć, przyjacielu, ale według mnie tak samo jesteś winny temu, co spotkało tamtych dwóch, jak nie przymierzając ja. No to dlaczego? Może to tylko wioska, ale ja zawiaduję tu strażą, jakbyśmy byli w samym Kedżanie. Mój ojciec służył tam przez 3 lata, a potem był dowódcą tutaj, w Seram. Nie zhańbię jego pamięci niedopełnieniem obowiązków. Będziemy postępować zgodnie z prawem, nawet jeśli nam się to nie podoba. Choć Uldyzjan niewątpliwie szanował Tiberiusa i rozumiał taką postawę, niewielką mu to jednak przyniosło ulgę. Chcę, żeby to się już skończyło. Niczego nie zrobiłem. I zostanie to dowiedzione, zobaczysz, rzekł Tiberius, po czym wskazał drzwi. Ale to tylko pogorszy sprawę. Ja tego nie zrobiłem. Same się otworzyły. Spodziewałem się po tobie czegoś więcej. Tiberius sprawiał wrażenie rozczarowanego. Z drzwiami wszystko jest w porządku. Sprawdziłem. Przysięgam na grób mojego ojca. Marszcząc brwi coraz bardziej, kapitan mruknął coś niezrozumiale i wyszedł z celi. Strażnicy ruszyli tuż za nim. Jeden z nich zamknął drzwi i upewnił się, że wszystko jest tak, jak należy. Zamknięte na głucho, zameldował. Tiberius i tak sprawdził osobiście, uchwyciwszy drzwi oburącz. Szarpnął je z całej siły. Krata zadygotała, ale pozostała zamknięta. Nie rób tego więcej, napomniał farmera, opierając się o metalowe pręty, bo będę zmuszony wydać rozkaz, którego bym wydać nie chciał. Bądź cierpliwy, Uldyzjanie. Więzień, przepełniony niepokojem, a zarazem bezbrzeżnie zdumiony, mógł jedynie skinąć głową. Usatysfakcjonowany kapitan odprawił strażników. Kilka chwil później żołnierz wrócił, niosąc miskę gulaszu. Raz jeszcze sprawdził drzwi, a potem skinął głową i podał Uldyzjanowi jedzenie. Farmer jadł i zastanawiał się po raz nie wiadomo który, dlaczego to wszystko trwa tak długo. Przecież był bezsprzecznie niewinny. Nie mógł też zrozumieć, jakim cudem prawdziwy zabójca przemieszczał się z taką prędkością. Od odkrycia pierwszego zmasakrowanego ciała do zabójstwa drugiego misjonarza upłynęło naprawdę niewiele czasu. Po znalezieniu noża Uldyzjana złoczyńca musiał niemalże pofrunąć do swej drugiej ofiary. Farmer bez wahania uniewinnił Achilliosa. Myśliwy był nie tylko zbyt dobrym człowiekiem, prawdziwym przyjacielem, ale też w krytycznym momencie przybywał w towarzystwie Mendelna. W takim razie kto? W korytarzu prowadzącym do cel rozległo się echo kroków. Kroków lekkich, o wiele delikatniejszych od łomotu buciorów Tiberiusa i jego ludzi. Uldyzjan podniósł głowę i zamarł na widok Lili. Musiałam cię zobaczyć, mruknęła cicho z nieśmiałym uśmiechem. Najwyraźniej obawiała się rozgniewania Uldyzjana z powodu niestosowania się do jego polecenia. Lecz farmer nie był w stanie jej skarcić. Czekała już wystarczająco długo. Był jej wdzięczny, że nie opuściła Seram i nie zostawiła go własnemu losowi. A jednak powitał ją upomnieniem. Nie powinnaś tu przychodzić. Nie mogłam dłużej siedzieć w pokoju. To, co się dzieje, jest złe i znowu mnie to spotyka. Co masz na myśli? Zbliżyła się do krat. Uldyzjan odstawił miskę i postąpił ku metalowym prętom. Miał przemożną potrzebę zamknąć Lilię w ramionach, zgnieść w uścisku, który przyniósłby jej pocieszenie. Miał wrażenie, że to ona jest w niebezpieczeństwie, nie on. Okazałeś uprzejmość obcej osobie, szepnęła, sięgając ku niemu przez kraty, która nie miała dokąd pójść. Wiesz dlaczego? Spuściła wzrok. Z powodu gry, jaką prowadzi katedra ze świątynią. Czego? Podniosła wzrok. Uldyzjan chciał zatonąć w tych cudownych oczach bez reszty. Gry. Dla nich to tylko gra, a zwycięży ten, który przetrwa,
kapłani nie pozwolą, by ktoś lub coś stanęło im na drodze. I tylko jedno ich łączy – nienawiść do heretyków. Co? Co masz na myśli, Lilio? Uldyzjanowi nie bardzo się podobał kierunek, w jakim najwyraźniej zmierzała ta rozmowa. Lilia spojrzała szybko w stronę drzwi prowadzących do pozostałej części budynku. Byłam świadkiem podobnych wydarzeń, odpowiedziała z szeptem. To się przytrafiło mojej rodzinie. Mieliśmy wpływy i bogactwa, które zarówno świątynia, jak i katedra pragnęły pozyskać dla siebie, ale odrzuciliśmy jednych i drugich, publicznie. I cały mój świat legł w gruzach. Sprawy przybrały fatalny obrót. Doszło do spalenia pomniejszej świątyni. Wielu wiernych ucierpiało podczas tego pożaru. Ogień rozprzestrzenił się na pobliskie budynki, a potem jeszcze znalazły się dowody, że za tragedię odpowiadał człowiek i że moja rodzina miała z tym jakiś związek. Uldyzjan patrzał na nią z ustami rozchylonymi ze zdumienia. To same kłamstwa, dodała pospiesznie. Najwyraźniej nie dopuściła do siebie myśli, że Uldyzjan może po prostu być wstrząśnięty. Uznała, że uwierzył w winę jej bliskich. Jednak mężczyzna nawet przez moment nie podejrzewał Lilii o taką potworność. Wierzę ci, zapewnił ją szybko. Wierzę, mów dalej. Moja rodzina ich odrzuciła. Ale byli inni, potężniejsi i bogatsi, którzy opowiedzieli się po jednej czy po drugiej stronie. I tak, choć nie było dowodów na poparcie oskarżeń, straciliśmy wszystko. Matkę i ojca gdzieś zawleczono i już ich nie zobaczyłam. Brata wtrącono do lochu. Siostrę wydano za jednego z najważniejszych popleczników katedry. Podobny los czekał i mnie, ale zabrałam tyle pieniędzy, ile zdołałam i uciekłam z miasta. I trafiłaś do Seram? Nie od razu, a już na pewno nie w towarzystwie sług tego samego zła, przed którym uciekałam. Przygryzła wargę. Tak wiele ci zdradziłam. I teraz boję się, bo mógłbyś pomyśleć, że to ja. Ja jestem odpowiedzialna za to, co spotkało tamtych dwóch. To niemożliwe. Uldyzjan natychmiast pokręcił głową. Tego dopuścił się ktoś znacznie silniejszy i o wiele straszniejszy niż ty. Już więcej sensu mają podejrzenia kierowane w moją stronę, przerwał, bo przyszła mu do głowy myśl wyjątkowo ponura. Ale nikomu innemu o tym nie opowiadaj. Jeszcze ktoś mógłby uznać, że zabiłem z twojego polecenia. Gwałtownie zasłoniła usta dłonią. Nie pomyślałam. Nieważne. Najlepiej będzie, jak już pójdziesz i nie wrócisz. Wszystko się dobrze skończy. Nie skończy. Słyszałam w zajeździe. Inkwizytorzy Katedry Światłości mają przybyć jutro, a ktoś wspomniał, że zjawią się też strażnicy pokoju ze świątyni. Znów mi się to przytrafia. Te słowa nim wstrząsnęły. Nikt mu nie wspomniał o inkwizytorach czy strażnikach pokoju. Ramię sprawiedliwości każdej z religii działało zarazem jako sędziowie i straż. Zgadza się, ofiarami zbrodni byli wysłannicy obu kultów, ale jeśli chodziło o Uldyzjana, to ani inkwizytorzy, ani strażnicy nie byli potrzebni. Farmer stał chwilę, próbując zebrać myśli. Popełniliśmy błąd, pozwalając im działać, zanim sami coś uczyniliśmy Uldyzjanie. Lilia przerwała milczenie. Nie dopuść do tego. Tak poprzekręcają fakty, że nawet jeśli niewinnyś, wszyscy uwierzą, że to jest odwrotnie. Musisz się im przeciwstawić, przemów pewnie i z pogardą, jak należy. Twoi przyjaciele cię poprą. Wiem to. Ani katedra, ani świątynia nie zdołają wykorzystać przeciwko tobie nienawiści. Ja... Nie do końca zgadzał się z jej opinią, ale wszelkie argumenty przepadły gdzieś w głębinach tych cudownych oczu. I Uldyzjan doszedł do wniosku, że Lilia ma rację. Zamierzał wykorzystać bolesną lekcję, jaką otrzymała jej rodzina, by uratować siebie i Lilię. Musisz to zrobić, szepnęła. Błagam, dla twego dobra. I bez ostrzeżenia przysunęła twarzyczkę do krat i pocałowała Uldyzjana. I gdy farmer stał zdumiony niczym zaklęty w kamień, Lilia ze szkarłatnym rumieńcem na policzkach uciekła korytarzem. Uldyzjan patrzył za nią, mrugnął raz i drugi, nim dotarło do niego, że patrzył na drzwi. Tak jak wcześniej strażnik, i on teraz sprawdził, czy są zamknięte. Zamek trzymał jak należy. Uldyzjan wrócił do rozmyślań. Lilia miała całkowitą rację. Musiał się bronić. Inkwizytorzy, strażnicy pokoju, jeżeli rzeczywiście dotrą do Seram, będą szukać winnych. No a on się już postara, by odeszli stąd z niczym. Serentia cofnęła się na widok wychodzącej z budynku Lilii.
Nie miała ku temu powodów, innych niż, jak to sobie uświadomiła, zazdrość, bowiem w niedorzecznie krótkim czasie Uldyzjan zakochał się w jasnowłosej. Obcej udało się samym pojawieniem osiągnąć to, o czym Serentia marzyła od lat. Już jako dziecko była zafascynowana niezłomnością Uldyzjana, jego wewnętrzną siłą, szczególnie zaś tym, jak poradził sobie z tragiczną śmiercią najbliższych. Lilia oddaliła się w kierunku zajazdu, a Serentia, odczekawszy kilka chwil, wyszła zza rogu kuźni i zderzyła się z Achilliosem. — Seri! — wykrzyknął z trudem, zachowując równowagę. — Gdzie ty? — Przepraszam! — Serentia oblała się rumieńcem. Tyle czasu, ile strawiła na uganianiu się za Uldyzjanem, Achillios stracił, biegając za nią. Nie mogła powiedzieć, że jej to nie pochlebiało. Myśliwy był przecież przystojny. Cieszył się powszechnym szacunkiem, a i kobietę traktował jak należy. Rozsądek podpowiadał, że Serentia powinna przyjąć starania tego łucznika. Ale choć lubiła jego towarzystwo, nie umiała się wyrzec swojego marzenia o pozyskaniu wzajemności Uldyzjana. Oczywiście zanim w Seram pojawiła się Lilia. Szukałem Mendelna, wykrztusił wreszcie Achillios. A jego policzki poczerwieniały nieco. No ale to wie, szczęśliwszy wypadek. Ta radość w jego głosie zupełnie nie pasowała do sytuacji. Uldyzjan siedział przecież w więzieniu za bestialskie uczynki, których nigdy by nie popełnił. Achillios musiał jakoś dostrzec irytację Serentii, bo szybko spoważniał. Wybacz, nie chciałem, by zabrzmiało to lekko. Szłaś zobaczyć się z Uldyzjanem? Tak, ale nie chciałam mu przeszkadzać. Miał innego gościa. O, łucznik uniósł brew. Nadobna Lilia? To określenie padające z ust Achilliosa pogorszyło jeszcze nastrój Serentii. Owszem, szlachcianka była piękna, ale przecież Serentia wiedziała, że i ona potrafi wzbudzić zainteresowanie mężczyzny, tylko nie tego, na którym jej zależało. Właśnie wyszła. Chyba wróciła do zajazdu. Achillios podparł podbródek. Ciekawe, jak powiodła się jej ta rozmowa z Uldyzjanem. Chciał przecież, by trzymała się z dala i nie została w to wszystko wmieszana. Przez chwilę zaledwie Serentia miała nadzieję, że ta wizyta rozgniewała Uldyzjana, ale zaraz zrozumiała, że to nadzieja bezpodstawna, bo jak każdy mężczyzna i Uldyzjan wybaczy wszystko kobiecie, gdy ta tylko podniesie na niego oczy i uśmiechnie się czulej. Nie widziałam Mendelna, powiedziała, bo przypomniało jej się wcześniejsze pytanie. Nie widziałam go już od 2 dni. Czy w ogóle odwiedził brata? Ostatnio 3 dni temu z rana. Przynajmniej tyle wiem. Łucznik wyglądał teraz na zaniepokojonego. Kiedy pojechałem na farmę, zastałem tam młodego Justivo, drugiego syna Markusa, Ul-Amfeda, który pracował w obejściu. Powiedział, że Mendeln zapłacił mu za robotę, ale nie rzekł ani słowa, gdzie się wybiera. Serentia mogła bez trudu zrozumieć, że Mendeln chciał zostawić farmę pod opieką kogoś, kto zna się na tym lepiej niż on sam. Ale dlaczego od razu nie zjawił się u brata i tam nie pozostał, tego pojąć nie potrafiła. Mendeln był przecież tak lojalny wobec Uldyzjana, a kiedy usłyszał stawiane bratu zarzuty, zaprzeczył im o wiele gwałtowniej i z większą zaciętością, niż można byłoby się tego spodziewać po kimś wiecznie zagrzebanym w księgach. Martwię się o niego, Seri. Wątpię, czy on choćby potrafi wyobrazić sobie świat bez Uldyzjana. Co nie znaczy, że myślę, aby Uldyzjanowi groziło, że go skażą za te ohydne zbrodnie. Nie. Mnie tylko chodzi o Mendelna. Zupełnie nie jest sobą od czasu, gdy my... No, od tego dnia. Serentii wydawało się, że Achillios mówi o czymś innym niż zabójstwa. Ale to było chyba niemożliwe. Bo co mogło zapisać się w jego pamięci mocniej niż ta tragedia? Może poszedł do ojca, zasugerowała. Nie widziałam go od rana. Może, chyba. Spojrzenie łucznika pobiegło gdzieś w dal, jakby coś nagle zaprzątnęło jego myśli. Idź, odwiedź Uldyzjana, Seri. Ja rychło znajdę Mendelna. Pewien jestem. Tylko nie... I zamknął usta gwałtownie i zapatrzył się rozszerzonymi oczami na coś za plecami dziewczyny. Serentia odwróciła się, zdjęta nagłym strachem, podświadomie doskonale wiedząc, co zobaczy. Do granicy wioski dotarła właśnie kawalkada jeźdźców. Jechali powoli, pewnie, patrząc na wioskę z wysokości siodeł, jakby do nich należała. Nie można było ich nie rozpoznać.
Srebrzyste szaty i napierśniki stanowiły wystarczającą podpowiedź. Nie trzeba było nawet wypatrywać znaku słońca na ich piersiach, by wiedzieć, że ma się do czynienia z inkwizytorami Katedry Światłości. Wszyscy poza jeźdźcem na przodzie, którego siwe włosy okrywały złoty kaptur, nosili na głowach kapaliny. Lśniący płaszcz powiewał, a złoty otok niemalże oślepiał idące z tyłu konie. Kapłan miał gładko ogolone policzki, jak to mieli w zwyczaju wszyscy służący bezpośrednio prorokowi. Tej kwestii nie pozostawiano do decyzji kapłanom. Konieczność golenia twarzy stanowiła ich obowiązek. Wszak prorok nie nosił brody i jeśli w plotkach kryło się ziarno prawdy, wyglądał bardziej na wnuka obecnego tu inkwizytora, choć był ponoć znacznie starszy. Jeźdźców nadjechało więcej niż tuzin, co zaskoczyło i Serentię, i Achilliosa. Z tego, co mówił Dorius, należało się spodziewać jednego, najwyżej dwóch inkwizytorów i to bynajmniej nie tej rangi, co zsiadający właśnie z konia kapłan. Mistrz, domyśliła się Serentia. Rozglądał się z taką miną, jakby nie był pewien, czy wioska to rzeczywiście miejsce, do którego zmierzał. Dostrzegł stojącą nieruchomo parę i gestem nakazał im podejść. Świadoma, że ten człowiek trzyma w dłoniach los Uldyzjana, Serentia posłuchała. Natychmiast. Achillios podążył za nią. Jam jest brat Mikelius, zahuczał inkwizytor, jakby chciał o tym fakcie powiadomić każdego mieszkańca w promieniu mili. Czy to Seram? Miasto będące scenerią straszliwych czynów? Tak, tak, to Seram, tak, wasza świętobliwość, odparła Serentia, kłaniając się nisko. W przeciwieństwie do Uldyzjana czy Achilliosa, wierzyła w nauki katedry i świątyni. Nie zdecydowała jeszcze tylko, którą ścieżką ostatecznie podąży. Kapłani świątyni uczyli o potędze jednostki, podczas gdy misjonarze katedry przekonywali, że przeznaczenie ludzkości może zostać zrealizowane tylko poprzez zbiorowy wysiłek wszystkich. Kto tu rządzi? Powinniśmy zostać powitani. Wójtem jest Dorius, on... Nieważne, przerwał jej brat Mikelius. Ty, zwrócił się do Achilliosa. Wiesz, gdzie znajduje się ciało naszego nieszczęsnego brata? Idąc za przykładem Serenti, myśliwy ukłonił się grzecznie. Wiem, gdzie został pochowany, odparł. Minęło kilka dni, wasza świętobliwość, dodał, widząc, że mistrz marszczy brew z niezadowoleniem. Ciało należy pogrzebać, w przeciwnym razie... Rozłożył bezradnie ręce. Sami rozumiecie. Oczywiście, mój synu, oczywiście. W takim razie zaprowadź nas do grobu. Z całym szacunkiem, wasza świętobliwość, byłoby lepiej, gdyby mistrz Dorius lub kapitan Tiberius was powiedli. My tu jesteśmy, przerwał inkwizytor twardo. A oni nie. Porozmawiamy przy pierwszej nadarzającej się okazji. Z tym barbarzyńskim heretykiem także. Usłyszała, jak nazywany jest Uldyzjan, Serentia aż przygryzła wargę, żeby zmilczeć. Chętnie by się dowiedziała, co takiego posłanie z Doriusa przekazał inkwizytorowi, bo brat Mikelius wydawał się przekonany, że prawdziwy zabójca został ujęty. Wasza świętobliwość... zaczęła, ale inkwizytor w towarzystwie czterech strażników zdążył już przejść obok. Pozostali towarzysze mistrza rozglądali się, rozdzieliwszy nieco, jakby szykowali się do ataku na Seram i prawdę mówiąc wyglądali na takich, którzy wygraliby to starcie bez większego kłopotu. Choć mieszkańcy mieli zdecydowaną przewagę liczebną. Tędy zatem, ustąpił Achillios. Mistrz Inkwizytor przestał zwracać jakąkolwiek uwagę na dziewczynę, ale też nie zabronił jej pójść za nimi. Serentia z jednej strony pragnęła pobiec do Uldyzjana i uprzedzić go o rychłym przybyciu Inkwizytorów, ale z drugiej strony chciała być świadkiem wszystkiego, co powie, czy też zrobi brat Mikelius. I to niezależnie od tego, czy będzie tam Achillios, czy też nie. Kilkoro wieśniaków, zapewne zaintrygowanych nader głośnymi słowami brata Mikeliusa, wyszło na drogę zobaczyć, co się dzieje. Mistrz Inkwizytor pozdrawiał ich od niechcenia, skinieniem dłoni lub świętobliwie kiwał głową, krocząc dumnie w kierunku cmentarza. Rozległ się odległy pomruk grzmotu, ale niebo zdawało się tego dnia wyjątkowo spokojne. Powietrze stało, nie czuło się choćby najlżejszego tchnienia wiatru, co było dość niespotykanym zjawiskiem. Serentia weszła na cmentarz jako ostatnia i miała wrażenie, że duchy wszystkich zmarłych wstały z grobów, by zgromadzić się wokół inkwizytora i jego towarzyszy. Kamienny murek, wysoki do pasa i pokryty plamami wilgoci, otaczał cmentarzysko. Popękane tu i ówdzie kamienie były dowodem, że miejsce to nie cieszyło się zbytnim zainteresowaniem żywych. Nie trudno będzie znaleźć groby ofiar,
Nie tylko dlatego, że znaczyła je świeża jeszcze ziemia, ale też znajdowały się w pewnej odległości od pozostałych. Mieszkańcy Seram żywili cichą nadzieję, że ofiary zbrodni spoczęły na wioskowym cmentarzu jedynie na chwilę. Kapłani upomną się bowiem o swych braci i tym samym pozwolą zapomnieć wiosce o straszliwej zbrodni. Serentia szybko zorientowała się, że brat Mikelius rzeczywiście chce coś zrobić z ciałem akolity. Wskazał swym towarzyszom parę łopat ustawionych pod kamiennym murem i dwóch z nich natychmiast się po nie udało. Nie trzeba iść dalej. Zwrócił się do Achilliosa i tym samym do postępującej za łucznikiem Serenti. Bracia sami się tym zajmą, to sprawa katedry. Myśliwy mądrze nie odezwał się nawet słowem, tylko ukłonił i cofnął o krok. Oba groby oznaczono symbolami danej religii, wyrytymi niezdarnie w drewnie. Brat Mikelius prychnął pogardliwie na widok znaków trójcy i podszedł do drugiego z grobów. Dwóch zbrojnych z łopatami podążało za nim, niemal depcząc mu po piętach. Mistrz inkwizytor przykląkł na jedno kolano przy znaku, musnął go palcami obleczonymi w rękawice, po czym mrucząc pod nosem modlitwę, jak przypuszczała Serentia, położył dłoń na kopczyku mogiły. I niemal natychmiast cofnął się, jakby z ziemi wyłoniły się skorpiony. Z miną niezwykle ponurą, brat Mikelius pochylił się i zdjął z szyi łańcuch, dotąd schowany pod szatą. Złoty medalion na łańcuchu miał kształt słońca z wprawionym w środek klejnotem, który lśnił jasno nawet w tak pochmurny dzień. Kapłan przytrzymał medalion nad grobem, mruczał coś jeszcze przez chwilę, a potem cofnął się, znów pełen grozy i obrzydzenia zarazem. Płonące oczy brata Mikeliusa zatrzymały się na łuczniku i dziewczynie. Kto to zrobił? Kto dopuścił się tego świętokradztwa? Achillios spojrzał na Serentię, ale dziewczyna sprawiała wrażenie równie zaskoczonej pytaniem. Mistrz inkwizytor wstał i oskarżycielskim gestem wskazał grób. Ty tam! Sądząc po twoim stroju i łuku, zgaduję, żeś myśliwy. W rzeczy samej. Masz więc wyszkolone oko, patrz zatem. Podejdźże tu i powiedz mi, co widzisz. Achillios posłuchał niechętnie. Podszedł do grobu, prowadzony uważnymi spojrzeniami inkwizytorów. Patrz uważnie, poleciał brat Mikelius. Serentia patrzyła, jak myśliwy klęka w tym samym miejscu, co mistrz inkwizytor i tak samo delikatnie kładzie dłoń na wzgórku ziemi. I dokładnie tak jak brat Mikelius, Achillios nie zdołał się powstrzymać i gwałtownie cofnął dłoń. Najwyraźniej to wystarczyłoby potwierdzić wszelkie podejrzenia inkwizytora. Też to widzisz? Czyż nie? Synu! Serentia chciała do nich podejść, ale zbrojni towarzysze mistrza zagrodzili jej drogę. Mogła jedynie patrzeć, jak wyraźnie zmieszany Achillios podnosi się, by stanąć twarzą w twarz z bratem Mikeliusem. Może jakieś małe zwierzę, wasza świętobliwość, w końcu, jak nie patrzeć wokół Seram, są same lasy. Tego nie zrobiło żadne zwierzę, niemalże wysyczał inkwizytor. Nagłe podejrzenie zrodziło się w myślach Serenti i dziewczyna gwałtownie nabrała powietrza. Brat Mikelius obrócił ku niej płonące spojrzenie. Kto to był? Napierał. Jakby dziewczyna znała odpowiedź. Kto to uczynił? Wasza świętobliwość, wykrztusiła wreszcie Serentia. Nie rozumiem. Achillios pospieszył jej na pomoc. Ona nie mogła. Ale brat Mikelius nie słuchał tych protestów. Dłoń mistrza inkwizytora przecięła powietrze tak ostro, jak wzrok wbił się w dwoje wieśniaków. Powtórzę wyraźnie i głośno raz jeszcze. Zbrojni nieoczekiwanie otoczyli Serentię i Achilliosa, niczym zbrodniarzy. Kto zbezcześcił grób i ciało naszego pomordowanego brata?